Dzień dobry, Kuba. Witam serdecznie. Dzień dobry, co w kolejnym odcinku Wideobloga Błyskawicznego. Witam, pomagamy ziarno. Dzień dobry. Nieźmy się z ziarna, byłem kiedyś w ziarnie. Grałem w ziarnie? Wyglądałeś na takiego, co bym w ziarnie. Co bym w ziarnie miał świadectwa z paskiem. No tak. Trzeba było w piłkę grać, nie się uczyć. Łukasz, no w zasadzie ja tu dzisiaj jestem zbędny, jestem niepotrzebny, gdyż... Nie, bo tu z kadru wychodzi, no. Trudno, żeby wychodzi. Muszę zająć czymś dłonie. Ty się przed chwilą spuściłeś na krześle, jak powiedziałeś ładnie. Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałeś. Co mi pan tu amputuje? No nieważne. W każdym razie to ty podróżowałeś w ostatnim czasie. Ty też. Nie, byłeś u Grabary. Byłem u Grabary. Byłem nawet, u Grabarów. Odwiedziłem nawet Włochy, wiesz? Jak jechałem sobie zmienić opony. I co? I pan ci chciał tam polać, a ty nic, co? Niestety nie, on chciał mi kawkę dać, a ja chciałem herbatkę po prostu. Nie, pan się... A to jest nieistotne. Pan się zdziwił, że przyjechali z PZPN-u i nie chcą pić. I zdziwił się, że pieniążków nie przywiozłem. O, pan z PZPN-u, pieniążki pan jakiś przywiózł. To nie weszło, to jest taką to jest dobry, to jest dobry klimat. Niemniej jednak zostawmy Kamila Grabarę, już o nim tutaj deliberowaliśmy, trudne słowo. Zajmijmy się wycieczką twoją do Italii. Chciałem powiedzieć, że suchar wznosimy na wyższy poziom i oto dowód. Jeśli mam kolegę cygana, a chciałbym powiedzieć to zachowując poprawność polityczną, to powiem, że mam kolegę... Roma! Przygotowaliśmy jeszcze dwa odcinki takiego suchara, natomiast powiem ci szczerze, że chcieliśmy jeszcze jeden nagrać, ale niestety nie znaleźliśmy takiej tabliczki z napisem Torino i chcieliśmy wtedy powiedzieć, że czekaj, żebym tego nie spalił. Co jeszcze, Ino, przydałoby się Kamilowi Glikowi w tym sezonie? Tor Ino. A to dobrze. Zwłaszcza, że Kamil Glik, czyli z niemieckiego Glik, to szczęście. Szczęście, no ale w tym sezonie gola nie strzelił. O tym też będzie w kolejnej produkcji, która wjedzie na kanał Łączy Nas Piłka, więc włoska robota już jak dobrze pójdzie w najbliższą środę. I tam Kamil Glik mówi właśnie o tym, jak się zmieniają oceny przez pryzmat tego, że nie strzela bramek jako stoper, co jest dość, uważam, absurdalne w ocenianiu piłkarza, który gra najgłębiej spośród całej linii defensywnej. Tak, to jeszcze ci wtrącę. Nie mamy dzisiaj przygotowanego dżingla, bo Łukasz oczywiście nic ciekawego tutaj nam nie przedstawił. Więc zamiast tego, może taki kącik nauki techniki piłkarskiej dla wszystkich młodych adeptów piłki nożnej, dla kandydatów do wyjazdu na Lamo. Damian Boras opowie wam, jak należy wykonywać rzuty wolne. Paki, popatrzcie, jak się strzela rzuty wolne, kurwa. Problem, kurwa. No, problem? Problem. No właśnie. Damian Bukas się już odnalazł, bo wiadomo, że wcześniej zaginął, ale nie wiem, co się z nim stało. W każdym razie już jest chyba w Tarnowie, tak, z powrotem. A propos naszego, powiem tak metaforycznie. A propos naszego kolegi Roma, czyli a propos naszej wizyty w Rzymie. Bardzo poprawny politycznie. A propos naszej wizyty w Rzymie, czytaj, to chciałem ci powiedzieć, że no, długo trwało nagranie z Wojtkiem Szczęsnym. Długo niestety było w takiej formule, jakby nie było nagrywane, a więc tradycyjnie kilka rzeczy z Wojtkiem, no. Ze Szczęsnego trzeba będzie, kilka rzeczy ze Szczęsnego trzeba będzie wyciąć. Czyli fajki, pizza, alkohol. Na pewno trzeba będzie wyciąć jeden dowcip, który opowiedział, ale jeden, no daj Panie Boże, jeszcze możemy puścić. Żona wyjechała na wyjazd służbowy. No i dzwoni do swojego męża i mówi, że tak strasznie za nim tęskni, że nie może aż wrócić do domu. No i w końcu po tygodniu on nie wytrzymał i mówi, zrobię jej niespodziankę, przyjadę do niej. No i przyjechał do niej po tygodniu. Ona taka zachwycona, że do niej przyjechał, zrobił niespodziankę. No i od razu w pokoju zaczęli tam, wiadomo, tęsknić za sobą, więc zaczęli robić to, co para, która się za sobą tęskniła, robi po długiej rozłące. No i się kochają całą noc i w końcu sąsiad nie wytrzymał i zaczął walić w tą ścianę i mówi: ludzie, od 5 dni mi nie dajecie spać. A to był chyba taki najdelikatniejszy. I tym samym najmniej śmieszny, no ale... Łukasz, tam chciałem się usprawiedliwić, bo tam wpierdzielam pizzę, ale to już było no, po nagraniu, powiedzmy, tak? A jak widać na talerzu Szczęsny miał zjedzoną, więc... Łukasz, ale twoja żona też teraz wyjeżdża na 4 dni. Co się będzie działo u ciebie? Ale nie rozumiem kontekstu tego pytania do końca. Chodzi mi o kawał. Aha, o kawał, okej. Okay,
A brawo, ja myślałem, że nawet tego nie słyszałeś, a ty jesteś no, czujny. Ja cały czas mam podgląd na monitorku nasz. No co, jak przyjedzie, to piąty dzień z rzędu znów w naszym domu będą filmy. Trzecia piłka. Mówi, można już nie oglądać tych filmów, piąty dzień z rzędu oglądać. No. Tak mniej więcej to nie. No. Pozdrawiam, Ani. Serdecznie. I co? To wszystko z Włoch? Znaczy nie, no jest dużo innych rzeczy, ale nie możemy ich tak od razu upublicznić. Oglądajcie materiał z Piotrem Zielińskim, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Scena z nimi, z Łukaszem Skorupskim na sam koniec daje radę, bo tak jak stwierdził Kuba Kwiatkowski, kurczę, oni gadają tak, jakby ich nikt nie nagrywał. I myślę, że to jest największy sukces, jak właśnie tak się dzieje, że bohater nie czuje, że jest kamera. To w ogóle jest największa ta satysfakcja. To może jeszcze raz Damian Buras? Paki, popatrzcie, jak się strzela rzuty wolne, kurwa. Problem? Problem? Jego problem. Krótki poradnik dla wszystkich młodych adeptów piłki nożnej, bo nasz program nie tylko bawi, ale i wychowuje, tak? O to też nam chodzi, taka jest nasza misja. Może na koniec jeszcze chciałbym pokazać fragment reportażu właśnie z Empoli. Reportaggio z panem o nazwisku Tonello. Tonelli! El Tonello. Nie, śmialiśmy się jak dostały siatę, że El Tonello. El Tonello. W każdym razie najbardziej wyluzowany piłkarz w Empoli, Lorenzo Tonelli. Włosi mają luz. Zrób zdjęcie i powiedz, że Włosi mają luz. Giocatore di Serie A. Obrońca, którego chce kupić Roma. On będzie na weszło. Na weszło. Lorenz, ty tego. Nie wierzę. Ty, on będzie na weszło, na bal. Prawdziwa włoska. O, czyli ja mam ostatnio, daj no. I ten komentarz, będziesz na weszło. No będziesz na weszło. Będziesz na łączy na spiłkach, chłopaku. Jak powiedziałem, napisałem na Twitterze do Tomka Ciąkiewa, że teraz powinni z Lorenzo Tonellim zrobić wywiad właśnie. Wypadałoby zareagować dynamicznie, Tomek. O tym włoskim. Tomek. Ale rzeczywiście to fajnie skomentował Tonelli, bo my myśleliśmy, że oni palą, ale że się z tym nie obnoszą. No, ale się nie zaciągają. Dokładnie. Ale kiedy nagrywaliśmy Tonellego, byliśmy sami w szoku, że on nawet nie próbuje powiedzieć, na przykład nie wrzucajcie tego. Skorup mówi, wrzućcie to, a Tonelli mówi, I don't care. Zaczął sobie jeszcze grzebać w nosie tak na popisówę, no ale to tak tytułem do powiedzenia. To co? Ksio? Ten kierunek włoski Wojtka Szczęsnego jednak nie był przypadkowy. Nie, włoski w ogóle nam się spodobał. Muszę ci powiedzieć, że Kuba Rejmoniak, a więc nasz znany z niemieckiego drillu operator, pojechał jako Niemiec, wrócił jako Włoch, także daje radę półwysep apeniński. Także ciao, arrivederci, do zobaczenia ciao tutti za tydzień.